gdzieś na świecie bez wątpienia, za krawędziami nieboskłonu, wyspa Bożego Narodzenia, bez atomowych poligonów, inna od wszystkich innych krajów, upalna choć bogata w śniegi, ma w sobie jakby coś z Hawaju i ma też jakby coś z Norwegii. Lasy palmowo-bambusowe pachną przygodą i wanilią, a inne lasy choinkowe pachną nartami i wigilią. Każdy tam wszystko ma co trzeba, bo w tych bajecznie pięknych lasach rosną chlebowce pełne chleba oraz masłowce pełne masła. Stoją ule pełne miodu, więc można najeść się do syta i od zachodu aż do wschodu słychać w tych lasach dźwięki gitar. Widuję nieraz sową wyspę, ostatnio często też mi śni się, więc informacje me są ścisłe i nie ma błędów w jej opisie. Ma rzeczywiście plażę wąską, palmy, choinki, czyste fale. Ale ta wyspa nie jest polską, więc co bym tam robiła stale?